Tekst manny na 21 października Ojcze, niech będzie poświęcone Twoje imię, Ewangelia Łukasza rozdział 11 werset 2 Komentarz parauzyjny Słowa te wyrażają uwielbienie, ocenienie boskiej dobroci i wielkości oraz odpowiednią cześć. Gdy zanosimy błaganie do Pana, pierwsza nasza myśl nie powinna być samolubna. Odnosząca się do nas samych czy spraw innych drogich nam osób, ale na pierwszym miejscu we wszystkich naszych myślach, zamierzeniach i rachubach powinien być Bóg. Nie możemy modlić się o nic, co nie byłoby zgodne z czcią imienia naszego niebiańskiego Ojca. Nie powinniśmy prosić dla siebie ani naszych bliskich o nic, czego one w pełni nie pochwalałby i nie zachęcał. By o to prosić. Być może żadna zaleta serca nie znajduje się w większym niebezpieczeństwie wymazania z życia wyznaniowych chrześcijan niż cześć dla Boga, reprint nr 3351. Komentarz epifaniczny. Bóg dla swoich dzieci czyni wszystko to, a nawet więcej, co dobre ziemski ojciec czyni dla swoich, spładza je, miłuje. Utrzymuje z nimi społeczność, zaopatruje, szkoli, przygotowuje i daje im dziedzictwo. Jako nasz niebiański ojciec czyni to wszystko w najwyższym stopniu. Bardzo właściwym jest zatem święcenie jego imienia. Czynimy to oddając mu najwyższą cześć i oddanie naszego serca, umysłu, duszy i siły. W najpełniejszym znaczeniu jest to takie postępowanie z naszej strony, które krystalizuje w nas podobieństwo Chrystusowe i przystosowuje do Królestwa. Nie pragniemy oddawać Mu mniejszej czci. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego SNPD. Izajasza rozdział 63, werset 17. Dlaczego dopuściłeś, Jahwe, że zboczyliśmy z Twoich dróg, znieczuliłeś nasze serca na bojaźni przed Tobą? Zawróć, ze względu na Twe sługi, na plemiona Twojego dziedzictwa. Ewangelia Mateusza rozdział 5, wersety 44 i 45. A ja Wam mówię. Kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się o tych, którzy was prześladują, abyście stali się synami waszego ojca w niebie, gdyż jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Rozdział 6 Werset 4. Tak by Twoje wsparcie pozostało w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Rozdział 8, werset 13. i powiedział Jezus do setnika: Idź, jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I w tej godzinie Jego sługa został uleczony. Rzymian, rozdział ósmy, werset piętnasty: Nie wzięliście przecież ducha niewoli, by znowu pogrążać się w lęku, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze. Pierwszy Korentów, rozdział ósmy, werset szósty: To jednak dla nas jest tylko jeden Bóg Ojciec, z którego wszystko i my dla Niego oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko i my przez Niego. Drugi Korentów, rozdział pierwszy, werset trzeci: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Rozdział szósty werset osiemnasty i Będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Galatów rozdział czwarty wersety od czwartego do siódmego, gdy jednak nadeszła pełnia czasu. Bóg wysłał swojego Syna, który narodził się z kobiety, narodził się pod prawem, aby wykupić tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. A ponieważ jesteście synami, Bóg wysłał do waszych serc Ducha swojego Syna, wołającego: Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Efezów rozdział pierwszy, wersety trzeci i siedemnasty. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich, w Chrystusie, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec, chwały. Dał wam ducha mądrości i objawienia w dogłębnym, poznaniu Jego. Rozdział trzeci, werset czternasty. Z tego powodu zginam moje kolana przed Ojcem. Rozdział piąty, werset dwudziesty. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Kolosensów, rozdział pierwszy, wersety trzeci i dwunasty. Dziękujemy Bogu. Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się o was modlimy, dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych w świetle. Jakuba rozdział pierwszy, werset siedemnasty. Każdy dobry podarunek i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światła, u którego nie ma żadnej zmienności ani cienia poruszenia. Pierwszy Jana, rozdział trzeci, werset pierwszy. Zobaczcie, jak wielką miłość okazał nam ojciec, abyśmy zostali nazwani dziećmi bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał. Objawienie rozdział trzeci, werset piąty. Ten, który zwycięży. Podobnie założy białe szaty i na pewno nie wymarzę jego imienia ze zwoju życia, i wyznam jego imię przed moim ojcem i jego aniołami. Rozdział czternasty werset pierwszy I zobaczyłem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli na czole wypisane jego imię i imię jego ojca. Pieśni, jedenaście

Niech będzie poświęcone Twoje imię Ewangelia Łukasza rozdział 11, werset drugi. Pytania, czy w tym tygodniu wysławiałem wysławiałam boskie imię? Jak? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze